To wróćmy jeszcze do tej ostatniej zimowej wyprawy narodowej, podczas której uratowaliście życie Elisabeth Revol, ponieważ udało się przeprowadzić akcję ratunkową na górze Nanga Parbat. Jak oceniasz tą akcję? Najpierw organizację, a potem jej przebieg i to, że Denis Urubko i Adam Bielecki zdołali dotrzeć do niej i odnaleźć ją w nocy. Tak, rzeczywiście, chłopacy tam polecieli. Tu trzeba jasno powiedzieć, że jak Krzysiek Bielicki, kierownik wyprawy, zapytał się, kto leci, to w bazie się wszyscy zgłosili. Polecieli ci chłopcy, którzy wtedy w tamtym momencie mieli najlepszą aklimatyzację, czyli Denis i Adam. To była decyzja twoja i Krzysztofa, tak? Nie, mnie wtedy w bazie w ogóle nie było, bo byłem wtedy w obozie pierwszym, więc to troszeczkę zapadało poza mną, ale wiem to z relacji, że się wtedy wszyscy tam zgłosili. No wiadomo, że z najlepszą aklimatyzacją w tym momencie w bazie był Adam i Denis. Poleciał ratownik medyczny i pomoc nam w postaci Piotrka Tomali. Ja oceniam, to może być zaskoczenie dla niektórych, to tak, no wiadomo, pozytywnie, dziewczynę uratowano i tak dalej. Natomiast nie podobała mi się pewna otoczka i pewne komentarze w Polsce, które pojawiały się również dziennikarze, były troszeczkę jak gdyby zakłamujące rzeczywistość. Dlatego, że tam była mowa o super tempie dotarcia i tak dalej. No to nie było takie super tempo, jak się to przeanalizuje, to było najzwyklejsze tempo w świecie. Super tempo to się Andrzej Bargiel porusza w Górach Wysokich, ale wtedy to było normalne tempo. Ta akcja była, i to o tym też nie było mowy, a tu trzeba jasno powiedzieć, była możliwa tylko dzięki temu, że były tam liny zostawione po jesiennej wyprawie. To była pierwsza w historii w ogóle jesienna wyprawa na Nanga Parbat i dzięki tym linom, całe szczęście, że one tam były, się to udało. Oczywiście to się udało też dzięki chłopakom, prawda? Którzy dotarli w nocy tam do Elisabeth i ją ściągnęli. Natomiast ja jestem daleki od tego i chyba Andrzej w którymś z wywiadów, Andrzej Bargiel też się tak w ten sposób wypowiedział, jestem daleki od tego, żeby mówić o sukcesie tej akcji ratunkowej w sytuacji, w której ginie człowiek, ojciec dwójki dzieci, tak? I mowa o wielkim, wielkim sukcesie. Nie, tego sukcesu nie było. Całe szczęście, że się udało Elisabeth uratować, ale tutaj nie ma mowy o sukcesie tej akcji, bo jednak człowiek tam został. Nie było szans chyba w tej sytuacji na uratowanie Tomka Mackiewicza. Wydaje mi się, że nie. Że to tam były rozmowy, czy jest możliwa taka akcja przy pomocy helikoptera z długiej liny, przy użyciu długiej liny, czy da się tam desantować. No ale to tu trzeba mieć świadomość też, że to są piloci wojskowi w Pakistanie i oni nie są szkoleni do takich akcji ratunkowych. A w konsekwencji chyba pogoda też by na to nie pozwoliła wtedy, jaka tam była na Nanga Parbat. Teraz jesteśmy świeżo po wyprawie. Wiemy, że na lotoku ratowano właśnie z długiej liny i to też piloci pakistańscy, co uratowali Rosjanina. I to było świetne zachowanie tych pilotów, bo niestety była duża obawa, że oni nie podejmą tego ryzyka takiej akcji. Natomiast pokazali, że można, że się da. Jest to dobry impuls i dobry znak. Natomiast my myślimy, że tak naprawdę społeczność alpinistyczna, szczególnie Międzynarodowa Unia Alpinistyczna, UIA, powinna się zastanowić nad tym, czy tych pilotów wojskowych, którzy tam operują w rejonie lodowca, w rejonie K2 i tych potężnych gór, czy im się takie szkolenia typowo ratownicze by nie przydało. Nie tylko działań wojskowych, ale też ratownicze. To wróćmy jeszcze do Tomka, który siódmy raz próbował zdobyć Nangę Parbat. Elisabeth Revol opowiadała o tym, że dotarli na szczyt Nangi, no ale zapłacił za to Tomek Mackiewicz najwyższą cenę. Co sądzisz o tym jego uporze w zdobywaniu Nangi Parbat, która na pewno stała się jego największą pasją życiową? Upór w alpinizmie czasami jest dobry, czasami jest konieczny, bo bez niego no nie byłoby chociażby jak takiego zjazdu, którego Andrzej dokonał z wierzchołka K2. Trzeba być troszeczkę upartym na to, takiego zadziora mieć. Natomiast w przypadku Tomka to rzeczywiście była szczególna sprawa, bo tych wypraw było bardzo dużo.
Mi jest bardzo trudno się wypowiadać, dlatego że nigdy nie wspinałem się z Tomkiem, znałem go z kilku spotkań, natomiast nigdy nie miałem okazji z nim się wspinać, bo wspinanie jest po części taką grą eliminacji ryzyka, żeby je eliminować na wielu płaszczyznach. Jest pytanie, czy Tomek potrafił skutecznie to robić i właściwie, czy miał taki bagaż doświadczeń. Trudno mi powiedzieć, naprawdę. Nie wiem. On troszeczkę też nie wywodził się z tego środowiska Polskiego Związku Alpinizmu, gdzie jest szereg szkoleń, zanim się pewne kolejne, powiedzmy, progi czy drogi, trudne drogi przekroczy, czy się porwie na nie. Trudno mi powiedzieć, w jakim stopniu Tomek był wyszkolony, wobec czego no na pewno Himalajes zimowy wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, bo ta ekspozycja na ten chłód przy tym niskim ciśnieniu, przy małej zawartości tlenu, no jest ryzykowna.